Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zaprasza na wybory samorządowe. 16 listopada liczymy na Państwa obecność i dziękujemy za Państwa głosy. Przedstawiamy kandydatów do jednostek samorządowych. Na radnych do Rady Miasta Lubartów wystartują Okręg nr 1 – Zdzisław Wereszczyński. Okręg nr 2 – Leszek Szkutnik. Okręg nr 3 – Piotr Kusyk. Okręg nr 4 – Marianna Kozioł. Okręg nr 5 – Dorota Krzemińska. Okręg nr 6 – Krzysztof Domin. Okręg nr 7 – Franciszek Gryzio. Okręg nr 8 – Krzysztof Żyśko. Okręg nr 9 – Wojciech Zyga. Okręg nr 10 – Iwona Nieliwocka. Okręg nr 11 – Stanisław Włoch. Okręg nr 12 – Grzegorz Piotr Siwek. Okręg nr 13 – Marzena Majewska. Okręg nr 14 – Marek Gaweł. Okręg nr 15 – Ewa Kościk-Bielawska. Okręg nr 16 – Jan Król. Okręg nr 17 – Robert Kozak. Okręg nr 18 – Magdalena Kłopotek. Okręg nr 19 – Leszek Berger. Okręg nr 20 – Andrzej Sekuła. Okręg nr 21 – Anna Turowska. Naszym kandydatem na stanowisko burmistrza Lubartowa jest Janusz Bodziacki. Prawo i Sprawiedliwość proponuje Państwu następujących kandydatów na radnych do Rady Powiatu Lubartowskiego. Z okręgu pierwszego startują Piotr Fiutka, Antoni Czop, Andrzej Kardasz, Aleksandra Berger, Alicja Korzeniewska, Ewa Kozicka, Tadeusz Matwiejczyk, Ewa Sędzimierz, Janina Zabielska, Sławomir Zdunek. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość wystawia również kandydatów do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Z pozycji 10 kandyduje Janusz Bodziacki. Natomiast z pozycji 18 kandyduje Agnieszka Kaczyńska. Serdecznie zapraszamy Państwa na wybory 16 listopada i oddanie głosów na kandydatów z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Serdecznie dziękujemy Państwu za zaufanie.